I witam ponownie. Tym razem zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku z demo Motorsport 2, czyli MotorStorm Pacific Rift. Jak widać w demie mamy możliwość gry dla jednego gracza i dla dwóch graczy. Jedna mapa. Do wyboru trzy pojazdy. Motory, racing trucki i monster trucki. Ja wybiorę mojego faworyta, czyli motor. No to jedziemy! Dzięki za uwagę. To była pierwsza część filmiku.
miała na zasadzie zaprezentować możliwości najnowszego MotorStorma. Wprawdzie bardzo mnie to dziwi, ale dostaliśmy stare demo, ponieważ tak naprawdę jest to demo z pierwszych faz tworzenia gry. Dla przykładu serwis IGN.com ma do dyspozycji demo, które jest o wiele bardziej poprawione. Mamy więcej trawy, drzew, lepszą trochę grafikę, tekstury. Wszystko się różni. Ale to zapraszam na bloga. Tam są już odpowiednie fotki porównujące. W filmiku tym widzieliśmy, że też zdarzają się niezłe wpadki. Na przykład jedziemy motorem, wyskakujemy poza obszar, wpadamy na skałę, a kierowca trzyma się skały. Dobra, pierwsza wpadka. Co mamy? Mamy jeszcze inny system kolizji. Łatwiej o wypadek. Łatwiej wylecieć poza trasę. Trudniej kierować się z pojazdem. Trzeba uważać, jak skaczemy, pod jakim kątem. To ma bardzo duże znaczenie, ponieważ możemy wypaść, rozwalić się, zderzyć z czymś. Ale za to może otrzymamy lepszego MotorStorma w fazie finalnej. Przekonamy się o tym już niedługo, bo w październiku. A teraz spróbuję przejechać tą planszę już bez pokazywania różnych rozwałek. Bądźcie cierpliwi. Cóż za niefart. Kurde, musiał we mnie wjechać na samym końcu. Nic, tak bywa. To jest tylko MotorStorm. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania następnych filmików. Może wkrótce jakaś większa recenzja? Kto wie?